Na pewno wyróżnia się kolorowością. Jakąś taką wielobarwna jest, moim zdaniem. Brzmieniem. Bardziej takim soczysto-koncertowo-rockowym chyba. I co mi się podoba, to jeszcze to, że jeszcze jakoś tak głębiej wchodzi w warstwie tekstowej w tematy społeczne. I tym się chyba wyróżnia też. Przede wszystkim składem zespołu. A ktoś doszedł? Nie, no skład jest ten sam co ostatnio, tylko... A, rzeczywiście, no dobrze. A tylko teraz bardziej oficjalnie. Teraz jest bardziej oficjalnie. Mamy nowego członka. Że tak powiem, zespołu. Więc to jest pewnie podstawowa zmiana, jeżeli chodzi o Riverside. Dla mnie ta płyta jest pierwszą płytą Riverside, którą można posłuchać zaraz po przebudzeniu. Jest bardzo dobrym albumem na rozpoczęcie dnia. Zwykle muzyka Riverside pasowała bardziej do wieczoru, do takiej refleksji nastrojowej. A tutaj zaczynasz dzień z nową muzyką Riverside, moim zdaniem pasuje. No muzyka jest bardziej otwarta. Otwarta do słuchacza, chociaż z drugiej strony pewnie odważna dla niektórych. Zdecydowanie ma więcej pozytywnych riffów, żywo brzmiących. Jakie było pytanie? Ona jest taka organiczna, zespołowa i chyba to mi się najbardziej podoba w tej płycie, bo riffy i właśnie ta organiczność. Zrozumiałem, lify. 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 Jest tam taka aplikacja, która to poprawi. Ja to chyba jestem zadowolony, że w ogóle się udało. Że to jest moja pierwsza płyta i na pewno czułem duży stres przed całym procesem powstawania, nagrywania, realizacji i tak dalej, więc nie wiedziałem, jak się odnajdę w tym tak naprawdę i cieszę się, że to chyba się udało jakoś. Odnalazł się. Dobrze się udało. Tak, odnalazł się. Ja zadowolony jestem chyba najbardziej z soundu całej płyty. No. Ogólnie instrumenty brzmią, wokal brzmi lepiej. No, to ogólnie jest bardziej takie vintage'owe i jakby to powiedzieć, porządne. No, jest porządnie naprawdę nagrane, porządnie zmiksowane, porządnie wykonane. Z tego jestem najbardziej zadowolony chyba. Podoba mi się brzmienie tej płyty, podoba mi się jej nastrój, podoba mi się, że jest odważna. Podoba mi się, że teksty są mądre i mówiące o tym, co się dzieje obecnie. I to, co jest chyba najważniejsze, podoba mi się, że mam nadzieję, będzie to dobrze brzmiało na żywo, chociaż jeszcze tego nie wiem. Mi się wydaje, że mogą się spodobać pewne elementy takiej trochę jasności, radości może nawet, które są w muzyce, może w tekstach trochę też, ale bardziej mam na myśli muzykę. No i jednocześnie to jest coś, co wprawi ich w konsternację, moim zdaniem. Moim zdaniem płyta jest różnorodna. Dla niektórych będzie to dosyć duży plus. A dla niektórych wręcz przeciwnie, będą myśleli, że gramy od sasa do lasa. To jest dla większości może to być plus, dla pewnie jakiejś tam ilości ludzi nie. Ja myślę, że fanom bardzo się spodoba to, że Riverside wróciło do starego stylu grania. Wspomniane taki teamwork bardziej, że w tej sali prób powstawał ten materiał i potem poszliśmy do studia i to rzeczywiście słychać. Słychać, że ten zespół jest zespołem na tej płycie. Takie mam wrażenie. I to się fanom spodoba. I spodoba się powrót do tego starszego brzmienia Riverside, tego takiego bardziej esencjonalnego i mocniejszego, że nie są to tylko smutne ballady, ale też takie granie trochę z mocniejszym akcentem.
a w konsternację wprawi ich wszystko to, co jest inne i to, do czego nie są przyzwyczajeni, to, co spowoduje, że będą musieli wyjść ze swojej strefy komfortu, słuchając chociażby takich utworów jak Friend or Foe czy Self-Aware. Dokładnie. Dokładnie tak. Dokładnie.